Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dodatkowych umiejętnościach, które pojawiają się w zupełnie nowym formacie KVK Podbój Orleanu. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądacie, a także za komentarze i za wszelkie formy waszego wsparcia. Przejdźmy w takim razie do clou naszego odcinka i do tego, co najbardziej chciałem pokazać w tym KVK. Widzicie, że wygląda ono troszeczkę inaczej, tak, ale to nie tylko zdjęcia, ale też przede wszystkim zakładkę, której nigdzie indziej nie ma, tylko na tym KVK, czyli dowódcy pomocniczy. No, może powiedzmy, że wygląda trochę inaczej w Heroic Anthem. I co tutaj się okazuje? Okazuje się, że mamy rzeczywiście opcję, żeby zobaczyć, do każdego dowódcy mogę sobie dodać dodatkową umiejętność. Tylko teraz zobaczycie, co się stanie, bo na razie mam zablokowane trzecią i czwartą i mogę dodać tylko drugą. Więc to jest pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie, zobaczcie, jest takie, że nie mogę dodać wszystkich dowódców. I to jak zobaczyłem na początku, to tak sobie pomyślałem, o nie, to skoro nie będę mógł ich dodać, to te wszystkie najważniejsze rzeczy, o których myślałem, będą po prostu niedostępne. Natomiast będą dostępne tylko później. Mamy tutaj informację, że będzie odblokowane po danej kronice. I zaraz wam pokażę, jak to konkretnie wygląda, tak? Czyli kiedy te kroniki, kiedy to odblokowanie się stanie. Są ci dowódcy podzieleni jeszcze na dwie kategorie, czyli pewne odblokują się po jednej części w kronikach, czyli tu mamy po kronice rytualna ofiara, natomiast niektórzy po kronice nieposkremiony zawodnik, tak? Także tutaj będą te różnice i różnica, powiedzmy, że polega na tym, że ci dowódcy trzeciej generacji są dostępni wcześniej, czyli to będzie Edward, Tomyrys, Aleksander, Saladin, natomiast już później będą jeszcze Harald, tutaj się załapał, tak? I niektórzy inni dowódcy, natomiast widzimy tutaj już od Hondy, wszyscy będą na samym końcu dostępni. Więc na początku mogę dodać drugą umiejętność tych dowódców, których tutaj widzicie. I powiem wam szczerze, że na ten początek tej rozgrywki nie będzie to się zbyt wiele różniło od Heroic Anthem, bo te wszystkie umiejętności, które tutaj są dostępne, to są umiejętności, które gdzieś już bywały na Heroic Anthem. Niestety też niektóre z tych umiejętności są zupełnie bezużyteczne, tak jak na przykład tutaj mamy Keyre, tak, czyli możemy sobie użyć tego do zabijania barbarzyńców, tak? Tutaj mamy Bodyka, też jest bezużyteczny skill od Double C, też niepożyteczny. Oczywiście mamy skille od tych dowódców do zbierania, ale oni jak i tak zbierają, to bez sensu, żebym je używał, bo przecież muszą i tak u mnie zbierać surowce, a przypominam, że jeżeli użyję jakiegoś dowódcy, to później nie mogę go używać w walce. Natomiast które z tych moim zdaniem będą naprawdę chodliwe i rzeczywiście się przydadzą? Wydaje mi się, że najlepsza to będzie ta umiejętność od Mehmeta, tak? Czyli tutaj mamy 20% zwiększony atak i 20% obrażenia od umiejętności. Także to jest naprawdę super. Umiejętność też Elsida jest bardzo fajna i na pewno umiejętność od Karola Młota. I teraz zobaczcie, co tutaj się stało. Ta umiejętność druga to nie jest tylko ta jego druga umiejętność, ale jest tutaj też o tym informacja, że jeżeli ta umiejętność konkretna jest zwiększona przez ekspertyzę, to będziemy mogli użyć, przepraszam, tej umiejętności z ekspertyzą. Ja wam zaraz pokażę, o co chodzi konkretnie na przykładzie właśnie tego Karola Młota. Tylko muszę go sobie tutaj znaleźć. Czyli zobaczcie, ta umiejętność Karola Młota daje nam normalnie 15%, tak, obrony
i 15% punktów życia. Natomiast w ekspertyzie daje po 20 i jeszcze 20% prędkości marszu. Ale właśnie, jeżeli mamy tą biegłość na danym dowódcy, to będziemy używać umiejętności z biegłością. Czyli tutaj naprawdę super jest mieć dowódców, którzy mają właśnie jedną z tych umiejętności zwiększoną poprzez ekspertyzę. Także ci dowódcy, którzy, bo niekiedy tak jest, że jakaś umiejętność jest zwiększona przez ekspertyzę, jak u Karola Młota, a niekiedy umiejętność ekspertyzy jest jakby dodatkową umiejętnością, tak jak to jest u Guana i u wielu, wielu innych dowódców. Także ekspertyza jest praktycznie nową umiejętnością. Mamy tutaj informację, tak, zaraz pod opisem, nowa umiejętność. Natomiast jeżeli to jest zmiana umiejętności, to mamy informację wzmocnienie. Tak? Także tam, gdzie mamy te wzmocnienie, to ci dowódcy na pewno w tym KVK będą świetni. Jeśli chodzi o dodawanie, to zobaczcie, tych, jak to tutaj się nazywa, czekajcie, co godzinę będziesz otrzymywać nakazy, tak? Czyli te nakazy, zobaczcie, mam ich tutaj 3000, a żeby dodać jakąś umiejętność, potrzebuję 1000. Także myślę, że pod tym względem naprawdę spoko, do 5 marszy będę mógł sobie dodać, kiedy otworzą się już pierwsze bramy. Jest też opcja, że mogę sobie kogoś dodać, a później mogę to wycofać. Tak, czyli to jest też pod tym względem spoko, możemy to zmieniać. Natomiast kiedy będę wycofywał, to nie dostanę z powrotem 1000 tych nakazów, tylko dostanę ich 400. Przejdziemy sobie później na moją farmę, to pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda, to dodawanie i jak wygląda usuwanie, żebyście widzieli i byli na to przygotowani. Jesteśmy na mojej farmie i teraz pokażę Wam, jak te umiejętności dodatkowe wyglądają w praktyce. Widzicie, że mamy tutaj tych nakazów 2000, także mogę trochę się pobawić. Najlepiej właśnie to zrobić na farmie na początku, żeby na głównym swoim koncie tego nie stracić. Zobaczmy. Daję na przykład sobie tutaj Centuriona umiejętność. Nie jest tutaj to ważne w ogóle, która to będzie umiejętność. Widzimy, że Matylda ma dodatkową umiejętność od Centuriona. Teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda na moich marszach. Kiedy będę używał Matyldy, to zauważycie, że będzie informacja o tym, że ma ona tą dodatkową umiejętność. Jest ona tutaj wpisana i jest aktywna. Natomiast jeżeli chciałbym na przykład użyć w ogóle Centuriona, to co zauważycie, to że Centuriona tutaj nie ma. Więc jeżeli użyjemy jakiejś umiejętności, jakiegoś dowódcy, to on jest po prostu później już nieaktywny, nie możemy go używać. Natomiast nie jest to na szczęście taki, wiecie, że jak podejmiemy tą decyzję, to już później nie da się jej wycofać. Można wycofać, czyli jeżeli potrzebuję tego Centuriona z powrotem, bo przecież potrzebuję go do zbierania surowców, to mogę to cofnąć i jak widzicie, dostanę z powrotem 400 nakazów. Stracę na tej mojej decyzji 600. Nie jest to mądre, żeby to robić zbyt często. Natomiast mogę go tutaj wycofać i kiedy go wycofam, to zobaczycie, że Centurion mi się tutaj z powrotem, że tak powiem, do wyboru pojawi, tak? Czyli mogę go sobie tutaj z powrotem zrobić. Jest to jakaś opcja, jeżeli tych nakazów będziemy mieli dużo, to szczególnie dla tych większych graczy, czyli na przykład, że potrzebuję w danym momencie jakiegoś dowódcę pod rally, że mamy jakieś na przykład ważne rally i potrzebuję mieć jakieś mega skille tutaj do użycia, a nie będę za dużo walczył w polu, to po prostu zaaplikować sobie tutaj najlepsze skille, jakie tylko są dostępne, a później pod walkę w polu to zmienić. Oczywiście te nakazy będą nas w pewien sposób ograniczać, ale fajnie, że możemy tym sobie mieszać. Ja się bałem, że to wiecie, że jak już podejmiemy decyzję, to będzie kaplica i nie będzie można tego zmienić. A tutaj można to zmienić i jeszcze dodatkowo dostaniemy parę tych nakazów z powrotem. Także myślę, że mechanika pod tym względem jest całkiem spoko. Także jak widzicie na sam początek, moim zdaniem nie różni się to za dużo od Heroic Anthem. Mamy niektóre umiejętności tutaj jeszcze od Lee Sanga, które są w porządku. Zobaczę, wydaje mi się, że chyba tych legendarnych jednak będę używał.
i te epickie zostanę, ale możemy też używać epickich, chociaż one tutaj w większości no, po prostu nie są zbyt dobre, tak? Tutaj może Hermana umiejętność druga jest całkiem niezła. Można tutaj oczywiście pokombinować, ja jeszcze tak się, że tak powiem, super nie wgryzałem w ten temat. Na pewno przed walkami będę tutaj patrzył, jak będzie to konkretnie wyglądać. Natomiast pokażę Wam teraz, kiedy odblokowują się pozostali dowódcy i pozostałe sloty. Czyli zobaczcie, na początek otwierają się bramy czwarte, czyli pierwsza walka to będzie walka właśnie tylko z tą jedną umiejętnością. I później tutaj otwiera się trzecie gniazdo. I odblokowują się dowódcy z trzeciej generacji. Czyli tutaj będę mógł używać umiejętności już Edwarda, Tomyrys, Aleksandra, Saladyna. To będzie na pewno też duża zmiana i duży plus do tych jednostek. Później otwierają się bramę numer 5, więc otwiera się kolejna strefa, w której będą kolejne walki i one będą właśnie z tymi trzema umiejętnościami. I dopiero jeszcze później odblokowuje się czwarty poziom, czwarta umiejętność i odblokowują mi się wszyscy dowódcy, którzy są w ogóle w Rise of Kingdoms i których posiadam, tak żebym mógł używać ich na walce w Kingsland. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te umiejętności. Później otwierają się jeszcze inne bramy, ale to już są takie, powiedzmy, kiedy już jest ten Kingsland, czy tam Orlean, jak byśmy tego nie nazwali, będzie wyjaśnione. Okej, okay. Jeszcze na koniec, póki jesteśmy na moim koncie, to chciałem Wam pokazać, jak wygląda KVK i jednak trochę tutaj się pozmienia, bo jednak będziemy walczyć. Dlaczego tutaj będzie zmiana? Dlatego, że wiecie, ja myślałem, że KVK wygląda w ten sposób, że dwa najsilniejsze obozy, czyli ten zielony tutaj, który jest naprawdę, oni nawet po rankingach są najsilniejszym królestwem. Zobaczcie, 192, duża różnica w punktach zabicia. I właśnie trzeci sojusz, C9N, który ma naprawdę super kill pointsy. Oni są chyba trzeci w kill pointsach i tam 12 miejsce w sile, mają bardzo niską siłę. Myślałem, że to są naprawdę dwa najlepsze obozy tutaj i oni się po prostu zgadali, że będą razem. I tak naprawdę nie ma szans z nimi wygrać. I skoro nie ma szans, to nie będziemy walczyć. Natomiast wczoraj dowiedziałem się, że wcale to jest niekonieczne, bo tutaj ten obóz ma jakąś tam wojnę domową, też jakoś leadership ich opuścił i tak dalej, i nie do końca są, że tak powiem, nastawieni na walkę. Oprócz tego, ten obóz tutaj fioletowy, który jest z nami, ponoć jest naprawdę też bardzo dobry. Wydaje mi się, że ten niebieski woda jest też całkiem niezły, więc okazuje się, że w sumie całkiem nieźle mamy szansę i w takim recovery KVK naszym będziemy jednak walczyć, tak? Coś tam zawalczymy, czyli bardziej taki plan, który mi się zaczął później podobać, tak? Czyli to nie jest, że robimy tylko i wyłącznie farmy, tylko po prostu robimy KVK, na którym walczymy, ale walczymy mniej, że nie idziemy, że tak powiem, do samego dołu, nie idziemy do samego spodu, ale coś tam zawalczymy. Taka opcja mi się naprawdę bardzo podoba, także przykro mi, ale nie zobaczycie tej technologii KVK free to play, no bo jeżeli będę walczył, to postanowiłem, że co prawda nie tak dużo, ale coś tam sobie zrobię z tej technologii KVK, żeby móc po prostu zawalczyć. Ale myślę, że to też dla kontentu będzie lepsze, bo pokażę Wam po prostu rzeczywistą taką walkę, a nie tylko jak zbieram surowce. Także mam nadzieję, że to będą tylko plusy tego rozwiązania. I dla nas, jako dla ciekawości rozgrywki, i dla Was, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Także koniec końców na tym naszym recovery KVK będziemy walczyć, będzie się działo. Także ja się naprawdę bardzo cieszę, już jestem dużo bardziej, że tak powiem, podekscytowany tym KVK niż byłem wcześniej. Może nam się
tutaj uda zrealizować jeszcze jakieś cele na tym KVK. My mamy naprawdę bardzo fajnych tutaj ziomków z nami w obozie. To jest w ogóle hit, że najlepszych dostaliśmy na Recovery KVK. To jest naprawdę bardzo fajne królestwo 1708. I myślę, że tutaj możemy naprawdę stworzyć fajny team. Ja wam tylko pokażę po tych rankingach, tak? My mamy Killpointsów drugie miejsce, oni mają piąte, także my jesteśmy naprawdę spoko obozem tutaj i myślę, że należy się z nami liczyć, tak? Oczywiście tutaj te Fate Nation też jest bardzo mocne. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Zobaczymy, czy oni pójdą na nas przy tych następnych bramach. Na razie na to wygląda, tak jakby ustawili się, żeby atakować w naszą stronę i odpuścić tutaj fioletowy obóz, ale o tym, jak będziemy walczyć, to jeszcze wam powiem troszeczkę później. Dzisiaj miało być o tych umiejętnościach, ale wspomnę też o tym, no bo to wydaje mi się, że jest news ważny. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.